Na realizowanie marzeń nigdy nie jest za późno, ale jednocześnie trzeba w życiu tak postępować, żeby tych sił, tej siły witalnej wystarczyło. Wnuk mi zdradził, mówi, wiesz co, babciu, mama się o ciebie martwi, jak ty jedziesz. A ja mówię, no słuchaj, martwić, ja się też o was martwię, jak wy wędrujecie samochodem, jak wy jeździcie, jak tata jest zmęczony. Ja cały czas o was myślę i martwię się. A w moim wieku ja jestem przygotowana, czy się coś stanie. Tu w domu, jakiś wylew, w polu pracuję, dźwigam coś. Czy się dostanie w podróży gdzieś? No to najwyżej to, że... Ale jestem ubezpieczona, że więcej by było problemów. Ale mówię, przy okazji mama czy tata zwiedzi ten kraj, do którego trzeba będzie jechać po moje zwłoki. Także no na wszystko jestem przygotowana i... siedząc wcale nie będę zdrowsza i to, co ma się stać, i tak się stanie. Czy ja będę siedziała tutaj? Czy ja będę gdzieś w drodze? Bo taki jest los pisany. No, z żoną znamy się od lat 55. Od tego momentu jesteśmy. Wychowywała dzieci, kiedyś pracowała, dom prowadziła. To była naprawdę duża praca, a teraz jest wolna, jest emerytką. Robi to, co chce i to jest fajne. Niech spełnia swoje marzenia. No to właśnie urodziłam się w 1933 roku we wrześniu, w tej chwili, we wrześniu, 12 września. Skończę 54 lata, czy 55? 54? We wrześniu tego roku. Tak? Ile skończę? 70! Nie, że pani wygląda na 50. 74 czy 5? 4. No, to 4, tak? No to jeszcze zacznę, 75 lat. Ta ostatnia podróż do Azji, no to już musiało mi te moje 700 zł, nie wydałam całej tej sumy, która się zebrała przez te 3 miesiące, także nie wszystkie, jak wróciłam to na opłaty w domu, telefonu czy tam inne, dokładam się do męża, bo my tak jakoś dzielimy się tymi opłatami wszelkimi, ale też no, przypuśćmy, te 600-500 zł miesięcznie wydawałam na pociągi i na żywność, bo żywności nie brałam. Uprzedzona o tym, że tam jest tanio. Zwiedziłam część Finlandii, posługiwałam się w zatrzymywaniu samochodów praporczykiem biało-czerwonym. Bardzo dużo ludzi spotykałam właśnie, którzy przedtem mieli jakiś kontakt z Polską i zapraszali mnie do domów swoich. Z Finlandii popłynęłam do Umei, do Szwecji, prawie na północ, przez całą Szwecję autostopem, do Isztad, z Isztad promem przeznaczonym dla ciężarowych samochodów, dla tirów. Płynęłam do Świnoujścia jako jedyna kobieta i wszyscy ci kierowcy
nie mogli wyjść z podziwu, jak ja cała i zdrowa przebyłam przez te radzieckie republiki. No a jak się dowiedzieli, co ja jadłam, no teoretycznie, prawda, bo nie co dzień tak, ale były dni, kiedy rzeczywiście 10 deko tych płatków rano, 10 deko wieczorem, to każdy robił mi tak ogromne kanapki, przynosił, że chcieli, żebym w ciągu tych kilkunastu godzin uzupełniła, tak. I jeszcze od stewarda dostałam na drogę kanapki, wodę taką oryginalną, szwedzką, mineralną.